Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Death Stranding. Nagram go zaraz po skończeniu, znaczy zaraz, w sensie... Zaraz w tym sensie, że od razu po tym jak skończyłem poprzedni materiał, to nie robiłem niczego innego, więc tak w takim sensie zaraz, nie że zaraz od razu po zakończeniu tamtego, ale raczej wiecie, co, będziecie wiedzieć, o co mi teraz chodzi. Dobra, aktywujmy terminal i wysłuchajmy, co człowiek szklana pułapka ma nam do powiedzenia. Sam, masz za zadanie włączyć do sieci węzeł górski. Tą trasą dotrzesz do stacji oraz do centrum dystrybucji na północy. Potem zrobi się trudniej. Musisz pójść okrężną drogą przez góry. Nadal mam używać tego Cupida? Zawiera stare oprogramowanie. Będzie dobrze. Jeśli podłączysz węzeł górski po zaktualizowaniu Cupida, program powinien przejść przez sieć i ustabilizować połączenie. To kolejny powód, żeby się pośpieszyć. Ale póki co, radź sobie ze starym Cupidem. O, jakieś wieści od Amelie? Nie. Miejmy nadzieję, że nic jej nie jest. I działajmy. Na pewno by tego chciała. Zanim wyruszysz, zajrzyj do południowej rozdzielni węzła jeziornego. I powodzenia. Przy okazji, Sam, dodałam ci schemat tyrolki do assemblera. Powinna ci się przydać. Do montażu wystarczą dwa punkty zaczepienia. Po co przenosić ładunek przez rzekę albo po stromym wzgórzu, jeśli można puścić go na linię? Nie uważasz? Jeśli chcesz ją przetestować, umieść kilka zaczepów na zewnątrz. Baw się dobrze. Na szczęście Fragile jest dostępna i chętnie ci pomoże. Jeśli chcesz, żeby Fragile cię wysłała, pójdź do kwatery. Widzę, że węzeł południowy jest najbliżej. Tak będzie szybciej niż na piechotę. Ale nie możesz wziąć ze sobą żadnego ładunku. Decyzja należy do ciebie. W razie czego masz opcję. Czyli albo się mogę tepnąć, albo mogę przejść samemu. Dobra, co tam chodzi z tymi zasobami? Do dostawcy nadziei, przepraszam. Okej. Okay. Tajemnice krateru. Muzyka. Arcyprzyjemne ablucje. Czy co? No dałbym ci znać, że jest zajebista, no ale niestety nie mogę. Portowe maluje się w jasnych barwach. Okej. Okay. Nie da się wrócić do przeszłości od kolekcjonera. I zlecenie odzyskania. Zasoby porwane przez superkomórkę. Sam podobno byłeś u Mamenowiec. Mam do ciebie gorącą prośbę prosto od Bridges. Pewien ładunek zawierający rzadkie materiały został wciągnięty przez superkomórkę i trafił na dno wodospadu na północny zachód od węzła południowego. Musisz go znaleźć i dostarczyć do miasta. Oficjalne zeznanie w terminalu mamy. Nawiasem mówiąc, ludzie zgłaszali, że gdzieś w pobliżu widzieli niewielki świecący obiekt. Znalezienie go nie jest częścią zlecenia, ale uznałem, że może to nie zainteresować. Wybacz, że zawracam się do ciebie bezpośrednio, ale ten ładunek nie może tam leżeć wiecznie, a ty jesteś najlepszym i jedynym kandydatem do tej roboty. Liczy na ciebie wiele osób. Okej. Okay. Jakie będzie zlecenie na przykład, żeby sobie wytestować właśnie te tyrolki? Zobaczmy. Rzadkie zasoby mineralne, okej. Okay. Bierzemy to oczywiście. Wspominałam, że dodaliśmy ci tyrolkę do assemblera? No więc tak. Umieść zaczepy i połącz je liną, żeby pokonać wybrany odcinek w rekordowym tempie. Spróbuj. Pojazdy i aerobagażniki nie mogą się poruszać. Okej, okay. Tyrolka poziomu pierwszego może stać do 300 metrów od siebie. Okej, okay, czyli warto te tyrolki też na początku ulepszyć.
Dobra, mam. Czy nie, bo mam? No, bo mam! Dwa zapasowe. No to dobra, okej. To... Nie, ale wait, ale w zapasie, ale to nie przy sobie. No to stworzę sobie tak za dwa. Na plecy. Aha, okej, okay, ona mi dała, widzę. Też dwa. No dobra, zaraz tych dwóch się za chwilę w sumie pozbędziemy. Dobra, jeśli jest jedna rzecz, gdzie chcę na pewno ustawić tyrolkę, to jest to ta rzeczka na farmę temporalną. Dobra, zanim pojedziemy właśnie z fabułą, no to ogarniemy sobie to... To zlecenie, to stąd, nie? Let's go. O, już widzę, jest chyba, to jest chyba ta tyrolka, bo to jest jedyna rzecz, jakiej jeszcze nie widziałem tutaj. I wchodzę. No Jezus, ale byś skręcił chociaż, nie? Dobra. To jest jedna konstrukcja, jeszcze nie widziałem, że to jest to nie ta cała tyrolka. Zaraz to wyrażuję. Okej, to mama tutaj zostawiła. Spoko. Tyrolki pozwalają na szybkie i bezpieczne pokonywanie przestrzeni między zaczepami. Okej. Ładunek jest pewnie gdzieś na dnie, jak mam strzelać. No dobrze, mi się dobrze... Nie, no tak, no tak, dobrze, dobrze idę. Okej. Okay. Dobra, stop, zobaczmy. Mamy takie punkty. Dobra, czy ja mogę tutaj postawić jedną taką tyrolkę? Assembler poziomu do pierwszego, czy drugiego. Skakuj, skakuj. Nie, nie to. Tutaj. Tyrolka. Mogę, okej, okay, dobra. Postawmy ją tak tutaj wyżej. Pięćset... co sobie pojemności tej. Zajmuje w tej sieci chiralnej. Okay, drukuje się 20 sekund. Dobra, to niech się drukuje, ja w takim razie zajdę sobie linką na dół. Bo może uda się tam jeszcze tak fajnie postawić i będę mógł szybko wrócić chociaż. O ile to działa tak jak myślę, że działa. Mistrz budownictwa. Nie bardzo wiem za co, kurde, ty trochę wpadł, ale niech będzie. Już prawie. Tablucję to strzelam, że pewnie za odczytywanie po prostu wiadomości, no bo jak skoro w trakcie czytania wiadomości mi to wpadło, no to chyba za to musi być. Dobra, koniec liny. Numer uno bynajmniej. Mamy linę numer dos. I schron temporalny tak w razie był, ale... Bo nawet drugi, jeszcze trzecią linię tutaj mamy. No, dajesz. Okej. Okay. Ważne, czy jest tu mega głęboko? Widzę, że nie. No to spoko. Poproszę moją wyrzutnię spoiwa. Spoiwa, nie bolasów. To jest spoiwa. Come on, serio? A, dobra, mam tak ustawiony. Spoko. Skrzynkę ktoś postawił. A tu jest głęboko. Dobra, stój. Złap balans i odzyskaj kondychę. Włączę dopalanie, bo to nie ma sensu.
No, to jest właśnie to, jak się przechodzi przez rzeczkę, nie? Tak, trzymaj i nie puszczaj. Ja? Nie, wstawaj! O, bez jaj, ludzie! Możem, kurde, powiosłował. Ale dawaj to jeszcze spoiwem, to zdążę odzyskać. Już wstawaj. Plecy. Zajebista rzecz, naprawdę. To jest prawda, że ten spoiwa. Okej, to ma tylko drabina, wiem. To się martwić nie muszę. No dobra, bynajmniej to odzyskałem. Najważniejsze. Do mnie. Co mogę tak w razie tutaj naprawić, jak coś się zniszczyło, ale chyba nic. Dobra. Nie no, bez żartu, przecież też nic się nie stało nawet. Okej. No, stój. Zabieramy to. Co jest tam? Dużo ceramiki, więc podziękuję. Tutaj, o, tutaj ktoś się złapił, widzę z tym. Okej, mamy tam naszą tyrolkę. Ile jest odległości do niej? Dobra, do klifu jest niecałe 200 metrów, więc dobra, tyrolka. Okej, 193 metry, więc w zasięgu powinno być. Wystarczająco. W takim razie zrzucamy też tutaj tyrolkę. No niby jest połączenie, tylko... Czy to jest połączenie tylko na zjazd w dół? Czy może na zjazd w górę też? Zobaczymy. Użyj tyrolki. Okej! Zajebioza! Jezus, to teraz do Nestora to będzie, kurde, bajka, a nie przejazd. Jak jeszcze upgrade'uję, kurde, tę tyrolkę, nie? To będzie cudowne. Widzę, że ludzie się bawili, kurde, tutaj tymi rozjazdami. No dobra. Wsiadamy w takim razie. Chyba to stawa do południowego, tak? Tak. No to jedziemy. Ładnie po drodze oddać paczkę. Paczki właściwie. No i co? Mogę iść po tego, nie? Oczywiście, jak zawsze. Musi się po prostu pojawić taka scenka. Ja jestem ciekaw na przykład, czy... Znaczy, co ile w ogóle tych dupnych wynurzonych spotkać, jak jesteśmy poniekąd w temacie wynurzonych, nie? To co ile ja mogę spotkać wynurzonych?
duży, jak spotkałem w poprzednim odcinku, bo nie pamiętacie, jak wyglądał, nie? Wielki skurczysyn, który zostawił po sobie olbrzymie ilości po prostu kryształów miralnych. To już chamskie trochę. Dobra, wiecie co, jak już będziemy jechali w nowe rejony, to może odpuszczę sobie ciężarówkę i ogarnę sobie ten motor nowy właśnie, który dostaliśmy od Mr. J'a. Dobra. Powinno nas spokojnie wystarczyć, żeby sięgnąć do tego. Dobra. A no tak, przepraszam, na sobie. Więc dobra. Aktywuj terminal w takim razie. Dostarcz to. Pomijamy wszystko. Możesz teraz używać chemikaliów we wszystkich placówkach zrzeszonych w UCA. Liczba... Dobra, wiadomo, okej. Okay. Tam właśnie widziałem taki... właśnie takie ala chemikalia. Czyli potrzebuję chemikaliów i chyba specjalnych stopów, żeby ulepszać te... Właśnie te cosplayerka i stacja meteo. Nie, dobra. To poproszę tak, garaż i to chcę schować. Składowanie pojazdu. Jazda, jazda. Już jest naprawiona. A sobie bym poprosił stworzyć ten nowy motor. Czyli to jest chyba ten? Tak, ja i Bakusanagi. Trzeba coś zrzucić? Raczej nie, więc dobra. Tyle. No wygląda spoko. Jazda. No jak wiem, motorem będzie oczywiście o wiele szybciej niż ciężarówką. Znaczy najszybciej to by było, gdybym po prostu się teleportował z Fragile, ale... Po co? Dobra, jestem już na miejscu. Zobaczmy, co takiego mamy tutaj ogarnąć. Sam. Sprawdzić zlecenia w terminalu. Dobra. Dostałem materiałów budowlanych do stacji na północ od Górskiego. Oj, 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 to tu się już przyda ciężarówka akurat. Będzie to dalekiego zasięgu. Tylko czekaj, jeszcze czekaj, zmieniłbym kolor tylko. Chiralny złoty, o, bueno! I taki jeszcze... Ten może? Ciemno-niebieski? Może być, okej. Okay. No. Ładnie. Dobra, i to wszystko do ciężarówki. Zlecenie przydzielone. Tak przy okazji, zobaczmy, czy ja coś tutaj jeszcze mam. Jak wygląda pozbycie się pojazdu? Aha, okej. Okay. Po prostu go delituję. Do inżyniera, też do inżyniera. Do Nestora, Jezu, teraz dostawę do Nestora, to będzie zajebioza. Tele ceramika do reżysera.
Do stacji Meteo też! Już te Tyrolki to mi teraz tak życie ułatwią. Dobra, wysłałbym po prostu gdziekolwiek te boty. Z byle czym tak naprawdę. Żeby chociaż coś tam wystarczały. Okej. No ja to, tego nie wezmę bardziej, więc spoko. Do ciężarówki. Jazda. Tak przy okazji możemy też tę drogę odbudować w tym kierunku. Zobaczmy. 600 metali. I 500 ceramiki. A tutaj... Całkiem sporo tego. Kurde, oby tylko rzemieślnik miał na tyle. Żebym mógł tyle od niego wziąć. To jest ta różnica, że ja mogę chcieć wziąć, ale czy on tyle będzie miał? Czy mógł aż tak drogo odbudować? Dobra, widzę się już z wami w drodze do układarki. Zabieram od rzemieślnika wszystko, co byłem w stanie, jeśli chodzi o budowę drogi, więc mam nadzieję, że wystarczy na drugi odcinek, bo na spokojnie. Okej. Tylko nie wiem, czy na ten drugi odcinek drogi wystarczy. Jest daleko słodka jest ta wydra. Że nie żałuję dodanie, że to założyłem, nie? Może to jest takie troszeczkę niepoważne, ale Jezu, jakie to jest słodziutkie po prostu. Dobra, tutaj potrzebuję 600. Czekaj, 600? No tak, 600. Tam lekko będzie trochę, lekko za dużo, ale to pikuś. Potrzebuję 500, czyli raz 100. O, a nie, to wystarczyło, dobra. Okej. Będzie więcej ceramiki do drugiej drogi w takim razie. Niestety ułożenia drogi nie mogę pominąć, także musimy zobaczyć. Ułożenie czy tam odbudowania na jednym drogi. Nie, dobra, my mamy kawałek do rzemieślnika odbudowany. I... spory kawałek w tamtą stronę. Jaka ładna czarna, kurde. A, dobra, nie wiecie co, nic nie mówiłem a propos tego kawałka. Mały jak cholera. A, no tak, a tu jeszcze jest pan tych wynurzonych, gdzie jeden z nich to był ten wynurzony gigant. Ale może? Sama szybica tylko. No i musiałem w jednego centralnie wjechać. Okej. Co jest? Co jest? Ej, no nie! No nie wierzę! Kacenka się zbugowała! Ja pierdolę, niewiara, kurwa! Może cutscenka się zbugowała! Znowu ten! No i świetnie, pokrapę tak jest strzony. Zajebiście. Dobra, czy ja mam hematogranaty? Na szczęście mam!
Dostajesz. Rzucasz. Jeszcze zaliczyło to jedno. Muszę uważać, czy... jeśli są jakieś worki z krwią, to wypadałoby mi je zebrać. Przecież jak tak patrzę, to chyba niestety to nie ta opcja. O kurde, ty, a to skąd się tu wzięło? Druk jest gdzieś tam. Okej. Masz? Się akurat zanurzyłeś, serio. Come on. Potrzebowałem diabła. No, gdzie on jest? Ładnie jeszcze trafiłem. O, werk z krwią. Nice. Na te granaty. Kałacha se wezmę, to mi się na pewno przyda. Woreczek bym sobie wziął. Dziękuję. Ten granat jeszcze wykorzystać. Dobra. Nie, to nie to. Gdzie jest ten kałach? Tam. Tu. Okej. Tłumik, celuj. Okej, to ma to pociski. Au. Podnoś na górę. Też obrywałem niestety. Już podnoś ten wód. To ma ręce? Od kiedy? Coś ma ręce. Żyj moją krew. Okej, chyba definitywnie był atak, którym nie chciałem oberwać. Na szczęście nie oberwałem. To już niestety tak. Noś. Trzymaj dalej. Niewiele życia zostało. I mamy go! I żegnam. Dobra, ale teraz to kurde, poproszę o te kryształy. Aż było ich szkoda teraz nie wziąć ze sobą. Okej, jeszcze coś? Nie, to wszystko. Też tutaj taki jeszcze jest jeden większy. Jeszcze zabiorę. Dobra. Są to jakieś metale jeszcze? Ceramika, żywice. Rzemieślnika coś. Kryształy kolejne. Też do rzemieślnika. Dobra, trudno. Juuu! O, dobra, nie było takiego skoku, na jaki liczyłem. No, tylko właśnie, tego... Tutaj nie chcę sobie
ten. Nie chcę tego stracić, więc wolę to zabrać. Lecimy. Lecimy, lecimy. Mamy od razu tę układarkę akurat. Kurde, jaki kryształ! Proszę się przejść. Kolejny z takich większych. Sporawy. No. Tam kolejna układarka. No już niestety nie będę miał materiałów, no ale trudno. A wait, czekaj, za daleko jestem w ogóle tą ciężarówką, żeby mnie liczyło. Dokładnie tych materiałów, muszę się jeszcze trochę przybliżyć. I muszę poniekąd też liczyć na to, że wystarczy mi materiału, żeby ten kawałek też rozbudować. Okej, okay, powinno już być wystarczająco blisko. Mam nadzieję. Nie, 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 nie to. Tutaj. Więc tak, dobuduj. Dajemy tak. Jeden taki. Jeden taki. I to. Okej, no to już niestety trzeba dać w taki sposób. Jeszcze kryształki. Dobra. W sumie mógłbym teraz się cofnąć po tę ceramikę stamtąd, nie? No to spory kawałek odbudował. To mi się podoba akurat. To było tylko ceramiki, to bym sobie jeszcze zabrał akurat. Ale tylko ceramikę, bo żywice niestety mi się nie przydadzą. Chociaż w sumie żywice mogę zostawić potem w tym. Co to jest? A, to jest ten sandałowiec, dobra. Dobra, zabieram te paczki. Cóż mówię, bardziej będę celował najpierw w ceramikę, nie? Okej. Okay. Mogę to jeszcze wziąć. Tylko do ręki. Ceramika jeszcze. Tak patrzę, to nie bardzo, ale... Te żywice jeszcze mogę wziąć. Zajebiste są te rękawice, naprawdę. Czemu ja to tak późno odblokowałem? Dobra, moment, muszę rozłożyć lepiej ładunek, bo jestem w trochę chujowej sytuacji. Okej. Okay. No oczywiście nie mogę chyba skoczyć. No to mnie śmieszy akurat, że obrywa, że to obrywa jednak, ale z jakiej racji? Skoro ja przy... Nie upadam tak centralnie, tylko tak jakby po prostu mocno kolano przyklękuje, nie? Więc tak naprawdę powinien sam tylko trochę obrywać, nie? I ten ładunek. Nie, ja mogę teraz po prostu wsiąść. Dobra, nie. Ja nie wyrobię, jak będzie tak cały czas schodził. Ceramika, żywice. To tyle. Do pojazdu. Worek z krwią w kieszeni użytkowej. Ok. Na ten worek zużyty mogę na plery wziąć. No i pięknie. No i jedziemy dalej.
Darka, który mogę zdeponować całą tę ceramikę. Okej. No i prawie ile jestem, lekko ponad połowę. Dobra, zobaczmy, gdzie jest nasze miejsce docelowe, czyli... No! No. Czyli ten... O, luju! Czyli ja muszę tutaj dojechać i tu... Tu iść na górę? Okej. To jest pewnie to... To tamto. To jest nasz cel. Kolejną układarkę odkrywam. Spoko. Jak tylko sobie odkryję, kurde... Znaczy odkryję, jak tylko sobie postawię tej tyrolki, to będzie naprawdę zajebiście. No to jak znam życie, pewnie nie będzie jazdu drogą, tylko będę musiał cały czas z buta lecieć. Ewentualnie właśnie tyrolkami. Też da się w miarę dojechać autem, więc tragicznie nie jest. Rozpoczynam skan. Skanuję. O kurde, o nie, i to jest taka malutka jeszcze. Kurde. W sumie jest właśnie, jest stacja, nie centrum dystrybucji. Ja potrzebuję teraz albo kryjówki, albo tego... Albo tego drugiego. Właśnie odespać. Najlepiej by było. O, czułem? Pewnie jesteś sam Bridges. Człowiek ekspedycja. Może jesteśmy odcięci, ale coś tam wiemy. Słyszeliśmy o wielkim dostawcy. Pogromcy wynurzonych. Po skramiaczu terrorystów. Jeszcze pracuję nad tym ostatnim. Wiesz, zawsze chciałem cię poznać. To co tam dla nas masz? No, no, niesamowite. Bardzo nam pomogłeś. Dzięki. Nie poznasz tej stacji, kiedy już skończymy. Dobra. Teraz wystarczy podłączyć się do sieci. Mam rację? Dokładnie, panie Dziejaszku, dokładnie. O, to już bliżej LDK jeszcze nie było. Może było dlatego, że ma niski ten. Wiecie, że ma niską tą autotoksemię, że blisko jest autotoksemii właśnie. Pancerz! Proszę, proszę. Nieśmiercionośny automatyczny karabin. Lubię to. O, jest kryjówka! Dziękować. Pewnie sobie zakończymy. Rany, jak dobrze w końcu być częścią UCA. Tkwiliśmy na tej wyspie o wiele za długo. Chętnie znów nawiążę kontakt z siedzibą. Doprowadzenie tego miejsca do porządku trochę potrwa, ale czuję taką energię jak nigdy dotąd. Nie zawiedziemy rodaków. Dzięki Sam. I powodzenia. Nie, żebyś no go potrzebował. Bueno. Dojdziesz na zachód, nim się obejrzysz. Dobra robota. Teraz musisz poszerzyć sieć o rozdzielnie na północ od miasta. To byłby cholernie dobry moment, bo właśnie wysłali SOS. Jeszcze zbieramy informacje, ale najwyraźniej doszło tam do wypadku i trzeba pomóc rannym. Szczegóły znajdziesz w terminalu dostaw. Oho, dlaczego to... Dlaczego mi szykuje... Wydaje mi się, że się szykuje jakaś napierdelanka. Dobra, tutaj do rzemieślnika, do centrum dystrybucji.
i do stacji meteo, więc niczego stąd nie zabieramy, ale oczywiście weźmiemy... O, limit czasowy! Dobra, no to jednak teraz tego nie wezmę. Wezmę to dopiero w kolejnym odcinku. To pancerz na ramiona i nogi. Pamiętaj jednak, że ma wadę. Nie będziesz mógł na niego założyć ładunku. Zdecyduj, na czym ci zależy. Okej, no to w teorii jest spoko, ale w praktyce... No właśnie. Czy warto? Dobra, jednego takiego kałacha bym sobie zrobił. Pancerz... Mogę zrobić te 4 sztuki. Czemu nie? Assembler mam jeden poziomu drugiego, więc zrobię sobie... Jeszcze 3. Aha, nie mają materiałów. Dobra, to 2 sobie zrobię. Buty, szkielety nie muszę tworzyć. Wyrzutni i tak dalej też nie. Aerobagażnik mam. Dobra, twórz. Dobra, i weź mi to wszystko na plery na razie. I teraz tak, przetwarzanie. Czyli tak, po pierwsze przetwarzamy całą żywicę. I wszystkie te zużyte worki z krwią. I ten hematogranat też. Dobra. W sumie kryształy też nie mogę tutaj zrzucić, bo mam ich w chuj. Nie potrzebuję tyle tego nosić. No a im się przyda. Zapomniamy. Okej, okay, ceramiki i chemikaliów mają strasznie mało, ale stopów za to mają dużo. Dobra, no to co? To ja się pobawię w takim razie teraz w tworzenie właśnie tych tyrolek i tak dalej. No my widzimy się w kolejnym materiale, w którym wyjedziemy sobie z kryjówki i przyjmiemy zlecenie właśnie z tego miejsca. Bo właśnie zanim jeszcze ułożę te wszystkie tyrolki i tak dalej, no to jednak lepiej będzie. Zresztą mi dobra, nie? Bo to akurat mogę zrobić samemu. Spoko. Pyk, pyk, pyk. Bo dobrze, że coś wystarczył. Spoko. Dobra, tutaj dorzucę jeszcze kryształy chiralne. Może ta animacja mi się nigdy nie znudzi, nie? Zajebista jest. No i dobra, no to co, ja sobie w takim razie stworzę gdzieś tutaj tyrolkę w jakimś fajnym miejscu. Dobra, o, ty, stój. Dobra, to jest zajebiste miejsce na tyrolkę. Tak, zanim się pożegnamy, to jeszcze mogę ją stworzyć. Okej, to tyrolkę postawimy tutaj. Numero uno. Numero dos postawimy tam na brzegu. O, właśnie, zaraz obok drogi. Będzie jeszcze lepiej. Będę mógł od razu jeszcze tą drogę dokończyć. Budowa zakończona. Tak, też taki duży kryształ się trafił? 9, ładnie. Dobra, assembler. Okej, okay, teren budowy drogi, czyli tutaj lepiej nie stawiać, bo jak zbuduję drogę, to tyrolka pójdzie w cholerę. Cofnę się jeszcze troszkę. Tak. Dotąd. No i bueno. A, ale za daleko jestem od tamtej tyrolki. Dobra, na ile się mogę zbliżyć? O, pyk. Jeszcze nie wchodzę na drogę, także świetnie. Jestem ciekaw, jakie mają zasięgi kolejne levele tyrolek, nie? Ale to jest do przetestowania później. Dobra. No, no właśnie, podobno. Ale wiecie co, muszę jednak sobie chyba przerzucić się na dwa te dodatkowe generatory, bo to jakieś będzie mi lepiej chyba wychodziło. Więc dobra.
Lecimy sobie do kryjówki w takim razie. Okej, widzę, używanie tyrolki poprawia Eudokowi nastrój. To akurat spoko dla mnie. Kilka takich przejażdżek i pewnie mógłbym całkowicie podbić te jego zużycie. Dalej, okej. Okay. Skanuję identyfikator Bridges. Zanie identyfikatora, zgodne. Wykryto broń. Zostanie zablokowana do przyjścia. Użycie broni dozwolone. Dobra. No i odpocznijmy sobie w kwaterze. Tak na samiusieńki koniec. Mijamy. To też. Okej, okay, bueno. Budki tam się leciutko zużywają, ale to tam nic, bo to są budki chiralne, więc nie ma się co martwić. Ale teraz tak tutaj, właśnie, dobra, chciałbym sobie kieszeń na granaty. To bym chciał usunąć. Akumulator, obróć. Czekaj, obróć w taki sposób. Dobra, jeszcze bym musiał zabrać... Ale właśnie, bo ja to usuwam, ale tak... Aha, ale tak usuwam tak na amen, a nie tylko na bok. Okej, okay, dobra. Te kieszenie bym sobie tylko... na razie przesunął, bo też nie mam materiału, widzę w tym. Na tyle, żeby tutaj zrobić coś więcej. Dobra, akumulator. Tak. Tak. O kurde, a to on zajmuje całe takie miejsce? Naprawdę? Dwa akumulatory, kurde, jestem w dupie tak naprawdę. Ajajaj. No kurde, myślałem, że jak będę mógł coś więcej tego mieć. A nie wiem, kiedy dostanę upgrade'y tego akumulatora, więc dobra. Cofaj to w takim razie. Czy mogę sobie stworzyć na przykład tę pokrywę? Nie, tu... Aha, tu w ogóle nie ma materiałów. Żadnych. To jeszcze lepiej. Dobra, czekajmy jeszcze UDK. Bu. No i dobra. Spoko. No to co, ode mnie w takim razie to będzie tyle. Do usłyszenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Death Stranding, w którym przejdziemy się do węzła górskiego. A jak nie do górskiego, no to bynajmniej do centrum dystrybucji, czytaj rozdzielni. Na razie. Cześć.